Dzień dobry Państwu, witam wszystkich na festiwalu Wibracje. Bardzo miło mi, że Państwo chcą posłuchać trochę o rzeczach, które z kolei nie są bardzo miłe, ale o których wszyscy musimy wiedzieć, to znaczy o kryzysie klimatycznym i o czymś, co nazywa się nawet szerzej niż kryzys klimatyczny, co nazywamy kryzysem planetarnym. Ale żeby Państwu wytłumaczyć, na czym polega ten kryzys i dlaczego jest ogromnym wyzwaniem sprostanie temu kryzysowi, muszę najpierw opowiedzieć trzy słowa, jak działa klimat. Co ciekawe, ja mam trochę inną definicję klimatu niż standardowo można to usłyszeć czy nauczyć się na lekcjach geografii. Bo na lekcjach geografii uczymy się, że klimat to jest średnia pogoda, to jest coś, czego możemy się spodziewać w atmosferze. Natomiast ja jestem fizykiem i lubię spojrzeć na naszą planetę z oddali. I Państwo tutaj widzą obrazek, który schematycznie pokazuje działanie klimatu na prawie każdej planecie we Wszechświecie. Prawie każdej z tego powodu, że chodzi o planety, które nie mają istotnego źródła ciepła. Zaraz, Państwo mnie zapytają, jak to nie mają źródła ciepła w środku? Przecież wszyscy słyszeliśmy o energii geotermalnej. No, ale ja na to odpowiem. Proszę Państwa, to, co od Ziemi przychodzi, ten strumień energii ze środka, z wnętrza Ziemi, z rozpadu tych pierwiastków promieniotwórczych, które odkryła Marie Curie, to jest tylko 1/10000 tego, co dochodzi od nas od Słońca. W związku z tym z bardzo dobrym przybliżeniem możemy powiedzieć, że to się prawie nie liczy. Natomiast to, co się liczy, to jest to, ile energii nasza planeta dostanie w postaci promieniowania słonecznego. Promieniowania, czyli to tym, co nazywamy powszechnie światłem. I teraz Słońce świeci dlatego, bo ma bardzo wysoką temperaturę, w jego wnętrzu zachodzą reakcje termojądrowe i wysyła promieniowanie, które nazywamy widzialnym, ale ono jest widzialne dlatego, że tak naprawdę nasze oczy powstały do tego, żeby je rejestrować. One w procesie ewolucji rozwinęły się tak, że reagują na to źródło promieniowania, którego jest wszędzie wokół. I to promieniowanie niesie energię. I część tego promieniowania jest pochłaniana przez powierzchnię planety. Jeśli energia zostanie pochłonięta, ona zamienia się w tak zwaną energię wewnętrzną i każde ciało, które ma energię wewnętrzną większą, jakąkolwiek większą od zera, promieniuje. Więc im więcej Ziemia zgromadzi energii, tym więcej będzie wypromieniowywać energii do otoczenia w kosmos. I to promieniowanie, które Ziemia wypromieniowuje, też jest promieniowaniem elektromagnetycznym, ale o innych, znacznie dłuższych długościach fali nazywamy je promieniowaniem podczerwonym. Ale ogólnie rzecz biorąc, zasada działania klimatu jest taka, już Państwo widzą, co ja rozumiem przez klimat, to jest to, co jest na powierzchni Ziemi, jest taka, że jeżeli Ziemia pochłania więcej niż emituje, to temperatura planety rośnie, no bo rośnie energia wewnętrzna, a jeżeli wypromieniowuje więcej niż pochłania, to wtedy temperatura spada. I to dotyczy wszystkich planet we Wszechświecie. I teraz wyobraźmy sobie, że mamy dwa ciała niebieskie, które są zanurzone dokładnie w tym samym strumieniu promieniowania od Słońca. Tak? Państwo widzą te dwa ciała niebieskie. To nasza planeta Ziemia i to jest Księżyc. I teraz Państwo widzą, że warunki, które panują na powierzchni obu tych ciał niebieskich, mimo tego, że oba są zanurzone w tym samym strumieniu energii od Słońca, są zupełnie inne. Jaka stąd nauka? Nauka stąd jest taka, że warunki na powierzchni ciała niebieskiego nie zależą tylko od tego, ile energii dane ciało dostanie od gwiazdy,
Natomiast jest mnóstwo różnych innych czynników, które wpływają na te warunki. Prawdą jest, że Słońce jest źródłem energii dla systemu klimatycznego, natomiast nieprawdą jest, że ono rządzi klimatem. Oczywiście bez Słońca nie mielibyśmy tego wszystkiego, co mamy na powierzchni Ziemi, ale także bez wielu innych właściwości powierzchni naszej planety. No dobrze, w czym są podobne te oba ciała, o których mówimy? Otóż, proszę Państwa, jeżeli spojrzymy na Księżyc, to powierzchnia Księżyca pod względem fizycznym bardzo przypomina powierzchnię pustyń na naszej planecie. Ale jeżeli sobie popatrzymy na naszą planetę, to zobaczymy bardzo dużo różnic w stosunku do Księżyca. Po pierwsze, widzimy kolory, których tutaj prawie nie widzimy, tak? Tutaj są różne obszary, które są niebieskie, które są zielone, które mają inne kolory, białe i tak dalej. Tego na Księżycu nie ma. Jest jednostajna, mało zmieniająca się kolorami powierzchnia. Po drugie, widzimy tutaj mnóstwo kraterów, które bardzo trudno zauważyć na powierzchni Ziemi. Dlaczego tu są kratery, a tutaj nie ma kraterów? Otóż jest coś takiego dookoła naszej planety, co jest bardzo cieniutkie. To jest atmosfera. Ta atmosfera jest bardzo cienka w stosunku do rozmiaru planety, ale wystarcza do tego, żeby znakomita większość tych ciał, które spowodowały powstanie kraterów na Księżycu, po pierwsze wyparowała w niej, a po drugie, przez to, że w atmosferze jest woda, którą my tutaj widzimy w postaci tych białych chmur czap lodowych i przede wszystkim oceanów, to ta woda, będąc transportowana z oceanów nad ląd, wypadając w postaci deszczu, wygładza te efekty uderzeń meteorytów. I ich prawie nie widać, bo zostały wygładzone w procesie, który nazywamy erozją. No i teraz, co jest najważniejsze dla klimatu na Ziemi? Energia od Słońca, atmosfera, to jak ta energia od Słońca dociera do powierzchni Ziemi i jak z powierzchni Ziemi energia jest wypromieniowana w kosmos, to wygląda inaczej na Ziemi niż na Księżycu, i właśnie obecność wody. Woda, proszę Państwa, jest pewnym bardzo specyficznym związkiem chemicznym, który ma 3 atomy w cząsteczce i tej wody jest na Ziemi bardzo dużo. Zastanówmy się, ile jest tej atmosfery. Tutaj widać, że to jest bardzo cienka warstwa, prawda? Gdy patrzymy w niebo, na górę, to nam się wydaje, że tego nieba jest strasznie dużo. Ale tak naprawdę ta grubość tych warstw atmosfery, które mają znaczenie chociażby dla meteorytów, statków kosmicznych i tak dalej, to jest około 100 km. Czyli to jest jak z Warszawy do Siedlec, prawda? Teraz, co jeszcze jest ciekawego? Gdybyśmy sprężyli atmosferę do takiej gęstości, jak ma woda, czyli bierzemy taką dookoła Ziemi, sprężamy atmosferę do takiej gęstości, jak ma woda, czyli litr waży kilogram, to tej atmosfery byłoby tylko 10 metrów. Ciśnienie atmosferyczne odpowiada 10 metrom słupa wody, czyli tej atmosfery byłoby tylko 10 metrów. I to jest coś, co nas oddziela od nieprzyjaznego kosmosu. Tego nie ma na Księżycu. Astronauci na Księżycu muszą chodzić w specjalnych skafandrach. Nic nie rośnie. I ta warstewka, która odpowiada 10 metrom słupa wody, powoduje, że na Ziemi może rozwinąć się życie, które tutaj widzimy jako ten zielony kolor. Co więcej, to jest jeszcze troszkę bardziej skomplikowane. Tak naprawdę to tylko część składników atmosfery wpływa na to, że Ziemia zachowuje tą energię, w której może rozwijać się życie. Tak, wszystkie składniki atmosfery są ważne dla procesów żywych. Tlen jest ważny do oddychania, azot jest ważny, bo tworzy białko. Dwutlenek węgla jest ważny, bo jest efektem oddychania i może być z kolei zamieniany w tlen, a węgiel zamykany w roślinności w procesie fotosyntezy, czyli
pochłaniania promieniowania słonecznego i zamieniania jej w energię życia, energię chemiczną. Ale to, co chciałem powiedzieć, to jest to, że tego życia jest jeszcze mniej niż atmosfery i wody, a w samej atmosferze te nieliczne gazy, które mają 3 atomy w cząsteczce lub więcej, służą do tego, żeby trzymać ciepło przy powierzchni Ziemi, czego nie ma na Księżycu. I teraz wyobraźmy sobie taką najprostszą możliwą sytuację i zastanówmy się, jeżeli przez klimat będziemy rozumieli średnią temperaturę powierzchni planety, to zastanówmy się, jaka jest różnica pomiędzy procesami, które kształtują tą średnią temperaturę na Ziemi i na Księżycu. I to można sobie wyobrazić bardzo prosto. To jest sytuacja, która przypomina Księżyc. Nie ma atmosfery. Dociera promieniowanie słoneczne. Promieniowanie słoneczne jest pochłaniane przez powierzchnię Księżyca. Powierzchnia Księżyca się ogrzewa i zaczyna promieniować do momentu, do którego strumienie energii się nie zrównoważą i przy zrównoważonych strumieniach energii temperatura powierzchni Księżyca jest jakaś. Natomiast przez to, że w atmosferze są te gazy, które mają 3 atomy w cząsteczce lub więcej, para wodna, dwutlenek węgla, metan, tlenki azotu i wiele innych, mamy taką sytuację, że te gazy i inne gazy atmosferyczne praktycznie nie reagują z promieniowaniem słonecznym, więc dociera do powierzchni Ziemi tyle samo promieniowania słonecznego. Powierzchnia Ziemi się ogrzewa i zaczyna emitować w związku z tym to promieniowanie o większych długościach fali, bo nie ma takiej temperatury jak Słońce, które jest pochłaniane przez atmosferę. Atmosfera się ogrzewa i zaczyna promieniować w górę i w dół. I teraz proszę zobaczyć, powyżej atmosfery średnio mamy to samo, co tutaj na powierzchni Księżyca. Natomiast na dnie atmosfery mamy dodatkowy strumień energii, który nazywamy efektem cieplarnianym, promieniowaniem zwrotnym, podczerwonym. I w sumie tutaj na dole mamy sporo więcej energii niż na górze. To jest efekt cieplarniany, który 200 lat temu opisał Joseph Fourier i który powoduje, że temperatura planety, naszej planety, nadaje się do życia. I teraz, proszę Państwa, zastanówmy się, co będzie się działo w sytuacji, kiedy strumień energii przychodzącej będzie większy niż strumień energii wychodzącej. Otóż, jak już mówiłem, będzie rosła zawartość energii w systemie klimatycznym. Jeżeli wrócimy sobie znowu do poprzedniego obrazka i spojrzymy na to, co nazywamy systemem klimatycznym, a nazywamy nim wszystko, co jest na powierzchni Ziemi, to znaczy powierzchnię lądów, biosferę, powierzchnię mórz i oceanów i całą głębię mórz i oceanów, lody, chmury i tak dalej, no to ta nadwyżka energii będzie gromadzić się w tym systemie. Teraz zastanówmy się, gdzie ta nadwyżka energii będzie się gromadzić. Otóż, jak już mówiłem, atmosfera odpowiada 10 metrom słupa wody. Ocean, który pokrywa 3/4 Ziemi, ma średnio głębokość 4 km. Czyli jeśli go równo rozsmarujemy po całym globie, to będą 3 km wody. Czyli wody jest 300 razy więcej, jeśli idzie o masę, niż powietrza. Woda, tak jak powietrze, przenosi ze sobą energię w przepływach. Powierzchnia Ziemi, gleba, nie magazynuje, nie przenosi ciepła. Jeżeli wiemy na przykład latem, że mamy piękną pogodę i pójdziemy na plażę i słońce ogrzewa powierzchnię piasku, to potrafi nas ta powierzchnia parzyć właśnie z tego powodu, że jest słabe przewodnictwo ciepła w głąb Ziemi. Wystarczy rozgarnięcie samej wierzchniej warstewki piasku, żeby było od razu chłodniej, prawda? Czyli to ciepło będzie przede wszystkim gromadziło się w oceanie. I teraz, proszę Państwa, my jesteśmy w stanie, obserwując ocean, mierzyć wzrost zawartości ciepła w systemie klimatycznym. To samo jesteśmy w stanie robić z kosmosu, prawda? Jeżeli my będziemy mierzyć, czy więcej energii dociera
czy ucieka w kosmos, też jesteśmy w stanie to robić. Robimy to na dwa różne sposoby. I co widzimy? Że w ostatnich kilkudziesięciu latach zawartość ciepła, czyli ocean się podgrzewa, zawartość ciepła w oceanie, tej energii wewnętrznej w systemie klimatycznym rośnie i to coraz szybciej. Jeśli ogrzewa się ocean, to powietrze, które jest nad oceanem i lądami, też będzie się ogrzewać. Tutaj mamy zmianę średniej temperatury powietrza przy powierzchni planety w ciągu ostatnich 170 kilku lat. Widać, że podobnie jak zawartość ciepła w systemie oceanicznym i w ogóle w systemie ziemskim, temperatura przy powierzchni planety rośnie. I to jest zgodne z tą nierównowagą energii. To zjawisko nazywamy globalnym ociepleniem. I teraz musimy zrozumieć, skąd się to zjawisko wzięło. Ale po to, żeby zrozumieć, skąd się to zjawisko wzięło, musimy sobie uważnie popatrzeć na system klimatyczny. Otóż jak ten system klimatyczny wygląda? Od czego zależą zmiany w systemie klimatycznym? Wszystkie zależą od dopływu i ucieczki energii. Ale przyczyny zmiany w dostawie i w ucieczce energii mogą pochodzić spoza systemu klimatycznego i to nazywamy wymuszeniami, albo mogą być spowodowane zmianami wewnątrz systemu klimatycznego i to nazywamy sprzężeniami. Jakie mogą być wymuszenia? No wszyscy słyszeliśmy na przykład o cyklach Milankowicza, prawda? Które związane są z tym, że zmienia się kształt orbity Ziemi i zmienia się nachylenie osi Ziemi wskutek oddziaływania innych planet. No to w tym momencie Ziemia jest średnio troszkę bliżej bądź troszkę dalej od Słońca i wystawia się do Słońca tymi powierzchniami, które bardziej chłoną promieniowanie słoneczne bądź bardziej odbijają. To są cykle Milankowicza. Słońce też nie działa idealnie w ten sam sposób. Zmienia swoją dostawę energii. Tutaj jest dostawa energii od Słońca 1360 watów na metr kwadratowy, tyle przypada na metr kwadratowy na górze atmosfery, na każdy metr kwadratowy. Ale jeżeli Państwo zobaczą tą zmienność, która tutaj jest zrekonstruowana 400 lat wstecz na podstawie naszych obserwacji plam na Słońcu, widzimy, że ta zmiana jest plus minus 1 wat na metr kwadratowy przy 1360 watach, czyli poniżej 1 promila są fluktuacje. To jest bardzo, bardzo stabilne. Teraz, co jeszcze może wpływać na dostawę energii, co pochodzi spoza tych zjawisk na powierzchni planety? No wulkanizm oczywiście. Także skład atmosfery, między innymi te gazy trójatomowe, które wpływają na przepuszczanie promieniowania podczerwonego przez Słońce, no także są związane z wulkanizmem. Poza tym wulkany wypuszczają przy wybuchach bardzo duże ilości cząsteczek, tak zwanego aerozolu atmosferycznego, który odbija promieniowanie słoneczne i nie pozwala mu być pochłoniętym przez powierzchnię Ziemi. To są wszystko tak zwane wymuszenia naturalne. Natomiast jest jedno, jedyne specjalne wymuszenie, które nie istniało nigdy w historii geologicznej planety, i które uruchomił człowiek. I to się nazywa wymuszenie antropogeniczne. Na czym ono polega? Bierzemy węgiel, który jest zamknięty w skałach osadowych, czy to w postaci brył węgla, czy to w postaci tak zwanej ropy naftowej, czyli płynu, który zawiera węgiel, czy to w postaci gazu, który jest między cząsteczkami, między drobinami Ziemi zamknięty i wydobywamy go i używając tlenu z powietrza spalamy go, a produkt, dwutlenek węgla, jest produktem spalania, który bardzo słabo reaguje, wypuszczamy do atmosfery. To się nazywa wymuszeniem antropogenicznym. Proszę zauważyć, że o ile jedno, drugie, trzecie wymuszanie istniały w różnych wariantach przez całą historię geologiczną, o tyle to wymuszenie antropogeniczne to jest coś, co jest kompletnie naszym
działaniem. No i teraz, jakiekolwiek by wymuszenia nie były, one powodują zmiany w bilansie energii i mogą uruchamiać różne sprzężenia. Na przykład, jeżeli się ociepla klimat, maleje ilość lodu, który odbija promieniowanie słoneczne. Na przykład, jeśli ociepla się klimat, to w cieplejszym powietrzu może być więcej pary wodnej. Proszę zobaczyć, para wodna jest gazem cieplarnianym, najsilniejszym gazem cieplarnianym, którego jest bardzo dużo w atmosferze, ale może być go w atmosferze tylko tyle, na ile pozwala temperatura powietrza przy powierzchni Ziemi. Jego pary wodnej nie może być więcej. Jeżeli w jakikolwiek z powodu jest więcej, skrapla się i w postaci deszczu spada z powrotem na Ziemię i do oceanu. Więc to jest taki silny wzmacniacz jakiegokolwiek wymuszenia. Jeżeli się cokolwiek powoduje, że jest cieplej, jest więcej pary wodnej i to wzmacnia efekt cieplarniany. Jeżeli cokolwiek powoduje, że jest słabiej, to jest mniej pary wodnej, słabszy efekt cieplarniany i to jest tak szybki efekt działania tego zjawiska, że ono jest uwzględniane po prostu jako pewien mnożnik każdego innego wymuszenia. I teraz proszę Państwa, po to, żeby pokazać Państwu, jak my dobrze rozumiemy, jak działają wymuszenia i sprzężenia w systemie klimatycznym, muszę Państwu pokazać bardzo, bardzo trudny wykres. To jest najtrudniejszy slajd, czy najtrudniejszy obrazek, który pokazuję w całym wykładzie i bardzo proszę o skupienie uwagi. Co mamy na tym obrazku? Strasznie dużo różnych wykresów, prawda? Mamy dwa panele. Jeden nazwany A, drugi nazwany D. Tutaj na osi poziomej, na obydwu panelach jest ta sama oś i to jest czas. To jest stosunkowo niedawno w stosunku do teraz, kilkadziesiąt lat, to jest 800 tysięcy lat wstecz. Czyli to, co my tutaj mamy, będzie obrazkiem, który pokazuje zmiany w historii klimatu, rozumianego jako średnia temperatura powierzchni globu, w ciągu ostatnich 800 tysięcy lat. I teraz, jeżeli wiemy, że te zmiany klimatu zostawiały ślady, różnego rodzaju. Geologowie odkrywają te ślady, to się nazywa paleoklimatologia i na podstawie tych śladów my możemy odtworzyć, jaki był klimat dawniej. To jest nasza jedyna informacja o tym, jaki był klimat dawniej. I teraz ta niebieska linia, którą tutaj widzimy, to jest nasza najlepsza rekonstrukcja tego, jak zmieniała się średnia temperatura globu w stosunku do tego, co mieliśmy jeszcze stosunkowo niedawno. Przez te ostatnie 800 tysięcy lat. Niskie temperatury, epoka lodowa. Wysokie temperatury, interglacjały. Tutaj widać, że ta nasza rekonstrukcja nie jest doskonała. Ten zakres niepewności jest stosunkowo duży. Zostańmy tutaj z tą niebieską linią i przejdźmy do dolnego wykresu. I teraz to, co Państwo tutaj widzą, jednostki są jednostkami energii na metr kwadratowy powierzchni planety. I to są jednostki, które pokazują zmiany właśnie w tych strumieniach energii, które prowadziły do zmian temperatury. I teraz jak powstał ten dolny wykres? Ten dolny wykres, a także ten czerwony tutaj, powstał w ten sposób, że zapisaliśmy informacje o wszystkich sprzężeniach w systemie klimatycznym przy pomocy równań fizyki. Zakleliśmy to w wielki kod komputerowy i zrobiliśmy grę komputerową, taką wielką, która nazywa się model klimatu, czy model systemu ziemskiego. I teraz, tak jak gramy w SimCity i w tym SimCity na przykład budujemy miasto i śledzimy jego rozwój miasta, i możemy tam generować różne wymuszenia w każdym kroku, dostawiać budynki i tak dalej. Dzieją się potem różne rzeczy w postaci sprzężeń w tym systemie klimatycznym. Tak samo tutaj, w tym systemie, mamy taką sytuację. Włączyliśmy wymuszenie cyklami Milankowicza. I to wymuszenie cyklami Milankowicza to jest ta tutaj cieniutka linia. Proszę zobaczyć, te wymuszenia są stosunkowo słabe, 0,2 W na metr kwadratowy. Ale potem następowała cała kaskada
kolejnych sprzężeń. Na przykład zmieniał się dopływ energii zimą i dłużej zalegał śnieg, więc odbijane było więcej promieniowania słonecznego. Ten śnieg gdzieś tam w Skandynawii czy w Ameryce Północnej zalegał coraz dłużej i robił się lądolód. I to jest ta czarna linia, którą tutaj widzimy. Jak robił się lądolód, odbijał więcej promieniowania słonecznego, dopóki się nie roztopił z powodów jakichś różnych nagłych oddziaływań, bo proszę zobaczyć, roztapiał się zawsze znacznie szybciej niż się tworzył, to odbijał coraz więcej promieniowania i bilans energii był ujemny, ziemia się ochładzała. W chłodniejszym klimacie było mniej roślinności, więcej pyłów w atmosferze, które odbijały promieniowanie słoneczne. To jest ta jasno-niebieska linia. To możemy sprawdzić, badając na przykład lód z Antarktydy. Potem kolejną rzecz, możemy sprawdzić ilość dwutlenku węgla, jaka była w powietrzu, czy innych gazów cieplarnianych, znowu badając bąbelki powietrza zanurzone w lodzie Antarktydy i ich efekt w postaci właśnie zmian w tym strumieniu energii uciekającej w kosmos, zaznaczyć tutaj jako ta czerwona linia. Jeżeli dodamy to wszystko razem do siebie, dostaniemy tą niebieską linię, całkowite wymuszenie radiacyjne i odpowiadające mu zmiany średniej temperatury globu. Proszę zobaczyć, nasza wiedza teoretyczna plus pewne ślady, które zostały z przeszłego klimatu, pozwalają nam zrekonstruować odtworzyć w przestrzeni wirtualnej komputera to, co zrekonstruowaliśmy wcześniej. Czyli my całkiem dobrze rozumiemy te mechanizmy, jak działa klimat, prawda? I teraz, jeśli sobie popatrzymy na to wymuszenie antropogeniczne i coś, co było sprzężeniem, te zmiany dwutlenku węgla w przeszłości były sprzężeniem, bo były spowodowane wymuszeniami Milankowicza, to dostaniemy taki obrazek. To jest koncentracja dwutlenku węgla, to jest znowu te 800 tysięcy lat wstecz, to są okresy, kiedy było najcieplej, wtedy było tego dwutlenku węgla w atmosferze najwięcej, czasami prawie 300 cząstek na milion, natomiast to, co dołożyliśmy, spalając te paliwa kopalne. I to jest nowe wymuszenie, wymuszenie antropogeniczne, które nie istniało nigdy w historii geologicznej planety. No i teraz, mając takie narzędzie, jakim jest ten wirtualny model świata, my możemy określić różne rzeczy. To jest rysunek, który pokazuje tutaj na podstawie pomiarów, jak wzrosła nam temperatura w ciągu ostatnich 150 lat. To już widzieliśmy ten rysunek pomiarowy, z zakresem znowu niepewności, bo nie mierzymy tej temperatury wszędzie zawsze. A teraz w tym modelu klimatu, czy w bardzo wielu różnych modelach klimatu, możemy określić, co spowodowało tą zmianę temperatury. No i tak, to, że wyemitowaliśmy dużo gazów cieplarnianych, podniosło temperaturę o 1,5 stopnia, ale ona wzrosła tylko o 1,2 stopnia. To co się musiało ochłodzić? No, ochłodziło ją to, że wypuszczamy do atmosfery aerozole, czy dymy z kominów, czy z działalności przemysłowej, czy także z pustynnienia planety. Jest ich więcej niż kiedyś. No, jeżeli odejmiemy ten słupek od tego słupka, dojdzie nam całkowite wymuszenie antropogeniczne. A to są wymuszenia, które w tym czasie pochodzą z różnego rodzaju naturalnych efektów. Zdominowaliśmy zmianę klimatu w sposób zupełnie nieprawdopodobny. No dobrze. Czyli my rządzimy klimatem. Nie słońce, ale my rządzimy klimatem. Teraz Państwu pokażę jeszcze jeden obrazek, który pokazuje, że te właśnie wymuszenia antropogeniczne, które spowodowało ten 1,2 wzrostu temperatury, to ono nie jest związane tylko ze spalaniem paliw kopalnych. To
To, co Państwo tutaj widzą, to przez połowy XIX roku to są emisje antropogeniczne dwutlenku węgla do atmosfery w miliardach ton przez całą ludzkość. I teraz całkowite emisje są tutaj podane tą czerwoną linią, ale pole pod nią podzielone jest na dwa obszary. Jeden obszar niebieski pokazuje, ile tego dwutlenku węgla dostało się ze spalania paliw kopalnych, a drugi obraz, który mamy tutaj na żółto, to się tak enigmatycznie nazywa użytkowanie terenu. Co to jest to użytkowanie terenu? Kiedyś słyszeliśmy, że wszędzie były lasy, prawda? W średniowiecznej Polsce albo jeszcze dawniej wszędzie były lasy, mokradły i tak dalej. Na powierzchni ziemi było pełno roślinności, która zawierała węgiel. My, wycinając te lasy po to, żeby zrobić miasta, pola i tak dalej, usunęliśmy tą materię organiczną i węgiel, który był w tej materii organicznej, dostał się wskutek utleniania do atmosfery. Teraz to, co widzimy tutaj, to jest regularny wzrost stężenia dwutlenku węgla w atmosferze wskutek tego, że rozwijało nam się rolnictwo, wycinaliśmy lasy pod uprawy, pod miasta, dzięki temu było nas coraz więcej, mogliśmy hodować coraz więcej zwierząt, które też były karmione paszą albo trawą z pastwisk, więc wycinaliśmy lasy. Tutaj widać takie pewne wahnięcie, to jest pewien artefakt spowodowany tym, że tu sklejamy różne dane pomiarowe, które się troszeczkę od siebie różnią i to sklejenie nie jest najlepiej zrobione. W tej chwili naukowcy pracują nad tym, w jaki sposób to dobrze wygładzić, bo mamy tutaj pewne luki i pewne niepewności. Tym niemniej nie zidentyfikowaliśmy żadnej przyczyny, która mogłaby spowodować tutaj to wahnięcie. Natomiast wiemy, że mamy kłopoty z danymi w tej okolicy. No i to jest to nasze działanie naszej cywilizacji przemysłowej. To jest to wymuszenie. W tej chwili na dużą skalę. To teraz, proszę Państwa, popatrzmy na to lasy, na to wszystko, co jest w tej biosferze, powiedzmy od tego okresu czasu mniej więcej, w taki sposób, że zmierzmy całkowitą ilość energii, która przez te procesy fotosyntezy została zamknięta jako energia życia w całej materii biologicznej, biomasie. To jest rysunek, który obrazuje na podstawie nieco wycinkowych danych spadek ilości energii życia. W tej chwili życia, w sensie energii dostępnej dla życia w procesach wszystkich organicznych, jest prawie dwa razy mniej niż było 2000 lat temu. No bo pozbyliśmy się tego życia, zamieniliśmy to na dwutlenek węgla plus inne związki. No i teraz pomyślmy sobie, co by to było, gdyby ta cała energia, która jest tutaj, służyła tylko i wyłącznie wyżywieniu ludzkości. W pewnym sensie tak jest. My jesteśmy na czubku piramidy życia, prawda? Najbardziej zaawansowani, najbardziej rozwinięci są rośliny, są zwierzęta roślinożerne, różnego rodzaju zwierzęta mięsożerne i jesteśmy my na samej górze. Oczywiście my nie jemy tego wszystkiego, ale jesteśmy na czubku tej piramidy. No to teraz zróbmy rachunek. To znowu będzie skomplikowane, ale to tylko będzie mnożenie i dzielenie. I ten rachunek będzie wyglądał w ten sposób. Bierzemy całkowitą ilość energii, która jest w biosferze, dzielimy to przez liczbę ludzi na planecie i przez to, ile organizm przeciętnego człowieka potrzebuje energii w rok, żeby przeżyć, tak zwane zapotrzebowanie metaboliczne. Jeżeli wykonamy to działanie, zostanie nam tutaj liczba lat, na którą w cudzysłowie wystarczyłoby energii biosfery po to, żeby wyżywić ludzi. I proszę zobaczyć, te 2000 lat temu to było prawie 70 tysięcy lat, no bo ludzi było mało, potem rosła liczba ludzi, malała ilość energii w biosferze. W tej chwili mamy perspektywę rzędu 1000 lat. To jest oczywiście znacznie przesadzone, bo my nie możemy zjeść całej biosfery i ona się nie odrodzi w ciągu roku.
ale to pokazuje to, co nazywamy kryzysem bioróżnorodności, kryzysem materii organicznej. I to jest związane z kryzysem klimatycznym i z tym, co dzieje się wokół nas. Jeżeli sobie popatrzymy na nasz system, gospodarkę, rolnictwo, wszystko dookoła nas, to kiedyś, jak powstawała nasza cywilizacja i się rozwijała, my byliśmy zanurzeni głęboko w systemie planetarnym. Coś tam czerpaliśmy z tego systemu planetarnego, coś tam wypuszczaliśmy. Miało to jakiś efekt, widzieliśmy to w postaci chociażby tego wzrostu koncentracji dwutlenku węgla, ale natura sobie jakoś radziła. Natomiast my w tej chwili zdominowaliśmy cały ten system przyrody wokół nas. Zdominowaliśmy i atmosferę, i klimat, i zdominowaliśmy kompletnie materię żywą. W tej chwili jesteśmy najważniejszym graczem, który rządzi życiem na naszej planecie. I teraz, czy to życie będzie nadal się rozwijało i podtrzymywało nas na swoim czubku, czy nie, zależy tylko i wyłącznie od nas. My tego na co dzień nie zauważamy, ale taka jest prawda. Nam się wydaje, że wszystko, co wokół nas jest naturalne, prawie nie ma naturalnych krajobrazów. Wszystko, co jest wokół nas, nawet jak widzimy las, do którego idziemy zbierać grzyby, to jest las sztuczny, tak? Możemy sobie na niego popatrzeć tak, jakbyśmy byli małymi żuczkami, które chodzą gdzieś tam po polu kukurydzy, bo te wszystkie drzewa rosną w sposób nienaturalny i jest tam mniej materii organicznej niż w takim naturalnym lesie. No to teraz sobie zobaczmy, jaki jest nasz potencjał oddziaływania na system klimatyczny i na przyrodę w najbliższych latach. To jest obrazek, który sięga znacznie dalej niż to, o czym mówiliśmy do tej pory. Ale znowu muszę go dokładnie wyjaśnić. Proszę zobaczyć, to jest czas, który biegnie wstecz. Tutaj są ostatnie sto kilkadziesiąt lat plus przyszłe sto kilkadziesiąt lat. Tutaj są ostatnie 20 tysięcy lat, wyjście z ostatniej epoki lodowej. Tutaj jest te kilkaset tysięcy lat wstecz, kolejne epoki lodowe. Tutaj jest 5 milionów lat wstecz, kolejne epoki lodowe i sytuacja, kiedy już nie było prawie lodu na Grenlandii, było mniej lodu na Antarktydzie. Tutaj sięgamy czasów 50 milionów lat temu, to jest zagłada dinozaurów 64 miliony lat temu. To jest temperatura, średnia temperatura planety, którą zrekonstruowaliśmy znowu na podstawie śladów. To są dane, które pochodzą z kilkudziesięciu lat pracy zespołów, specjalistów z całego globu, którzy wiercą w dnie oceanu, w jeziorach i rekonstruują właśnie tą temperaturę w ten sposób, że możemy to zrobić. Na dole jest linia, która pokazuje koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze. Ta skala, proszę zobaczyć, nie jest skalą liniową jak tutaj, tylko skalą taką wykładniczą. To jest podwojenie o czynnik 2. Każdy skok, który mamy tutaj. I teraz, jeżeli sobie popatrzymy na ten przebieg temperatury i przebieg koncentracji dwutlenku węgla, my widzimy bardzo daleko idącą korelację. Dlaczego? No dlatego, że to jest ten gaz, który rządzi tym zatrzymywaniem energii przy powierzchni planety. To jest ten gaz. Oczywiście są jeszcze inne czynniki i koncentracja tego dwutlenku węgla powolutku spadała, co prowadziło do powolnego spadku temperatury z tego powodu, że Półwysep Indyjski, który został utworzony tutaj przez tak zwane erupcje trapów Dekanu, które przyczyniły się do śmierci dinozaurów, to nie było tylko uderzenie meteorytu, spowodował wypiętrzenie Himalajów i innych gór, które powolutku w reakcjach skał krzemianowych z dwutlenkiem węgla w atmosferze zjadało zawartość dwutlenku węgla w atmosferze. Ten węgiel, który my mamy i który wydobywamy, to jest starszy. O, i proszę Państwa, w pewnym momencie temperatura spadła, że pojawił się lądolód Antarktydy wschodniej, zachodniej, Grenlandii.
za każdym razem, jak pojawiał się nowy lądolód, temperatura spadała prawie skokowo, a w pewnym momencie Ziemia wpadła w taki stan, że te małe wymuszenia cyklami Milankowicza przez kaskadę sprzężeń powodowały tą fluktuację w epokach lodowcowych. Wyjście z ostatniego interglacjału i teraz to, cośmy zrobili, i teraz tu jaki mamy potencjał, w zależności od ścieżki emisji, którą wybierzemy. Potencjał jest taki, że jeżeli wybierzemy ścieżkę emisji takich, że rośniemy w ten sposób, jak rośliśmy do tej pory, to my w stanie 150 lat jesteśmy w stanie spowodować przerzucenie naszej planety do tego, co było 50 milionów lat temu. Ale jeśli idzie o temperaturę tylko, bo żadne życie tego nie wytrzyma, takiej szybkiej zmiany. Czyli mamy taką sytuację, że przez ostatnie lata, setki tysięcy lat, mieliśmy oscylację Ziemi pomiędzy interglacjałami i glacjałami. Tak bieg czas, to sobie oscylowało, prawda? Dalej wstecz tutaj nie sięgamy. Tu jest przyszłość. My zadziałaliśmy tym wymuszeniem antropogenicznym, które już pokazywałem, i wyrzuciliśmy Ziemię poza ten zakres. To, ile wpompowaliśmy tego dwutlenku węgla, powoduje, że najbliższe toki lodowe nie nastąpią. I my pompujemy ten dwutlenek węgla dalej. I teraz mamy do wyboru albo przestać go pompować i ustabilizować tą Ziemię w stanie niewiele różnym od obecnej, obecnego, albo dalej pompować, co może spowodować uruchomienie jeszcze różnych naturalnych procesów, które będą prowadziły do wzrostu dwutlenku węgla, z tego, że biosfera będzie wymierać, z tego, że roztopi się wieczna zmarzlina, w której zawarty jest węgiel organiczny i z paru innych rzeczy, przekroczymy próg planetarny i przerzucimy Ziemię w ten stan sprzed 50 milionów lat. No i teraz, co należy zrobić, żeby tego nie zrobić? No, musimy ściąć emisję gazów cieplarnianych, przede wszystkim dwutlenku węgla, do zera w bardzo krótkim okresie czasu. Bo przekroczenie 2 stopni może spowodować przekroczenie tego progu planetarnego i już emisję dwutlenku węgla i metanu niezależnie od nas. No i teraz to, co chcielibyśmy zrobić, to zrealizować jedną z tych rzeczy, ograniczyć tą temperaturę poniżej 2 stopni, no może około 2 stopni. To są cele porozumienia paryskiego. Jeżeli zbierzemy wszystkie deklaracje i cele wszystkich krajów na świecie, które mówią, my deklarujemy odejście od węgla, przestanie spalania paliw kopalnych i tak dalej, to dostaniemy wzrost około 2 stopnia, ale to może być 2,6 stopnia, może być 1,7, bo te nasze modele, które mówią o tym, co się stanie, nie są takie bardzo dokładne. To są deklaracje i cele już takie bardzo daleko idące w przyszłość. Jeżeli weźmiemy to, co jest zadeklarowane do 2030 roku, to będzie tyle, a jeżeli weźmiemy to, co jest wykonywane, bo te żadne deklaracje nie są spełniane, tak naprawdę one są spełniane w mniejszym stopniu niż nam się wydaje, bo cały czas mamy wzrost emisji, a nie spadek, to mamy tyle. No więc bardzo ważne jest, żebyśmy wszyscy prowadzili do tego, działali do tego, żeby dwutlenek węgla ograniczyć i zachować bioróżnorodność w jak największym stopniu. To jest nasze zadanie, proszę Państwa. Wszystko, co ma prowadzić do bezpiecznej i dobrej przyszłości, musi spełniać te dwa warunki. Spadek emisji i zachowanie bądź wzrost bioróżnorodności. Jeżeli nie potrafimy powiedzieć, czy coś do tego prowadzi, czy nie, to my nie wiemy nawet, czy dobrze działamy. No i teraz, jak możemy sobie to wszystko podsumować, o czym mówiliśmy? Są dwie bardzo ważne rzeczy. Jeden. To jest podsumowanie całego wykładu. My w tej chwili nie mamy bodźców do tego, żeby ograniczać emisję. Bodźce są bardzo słabe. Sprzężenia, które hamowałyby emisję z gospodarki czy z wylesiania i tak dalej, są bardzo słabe. Nam się dużo bardziej opłaca emitować niż nie emitować. Wycinać niż nie wycinać. Tak działa nasz system, musimy to naprawić.
bo aktualne sprzężenia między systemem ludzkim, czyli kulturą i gospodarką, a systemem ziemskim, naturą, nie są wystarczające dla utrzymania tych kryzysów klimatycznego i bioróżnorodności pod kontrolą. No i teraz jest tak, że musimy się zmienić. To znaczy na pewno się zmienimy. Bo dalszy wzrost w ten sposób, który robimy, ja mówię wzrost w sensie wzrostu eksploatacji natury, prawda, a niekoniecznie w sensie wzrostu na przykład wewnętrznego, lepszego samopoczucia, większego zdrowia itd., itd. jest niemożliwe. Teraz są dwie rzeczy. Albo opanujemy się i doprowadzimy do tego, żeby respektować prawa przyrody w naszym systemie gospodarczo-społecznym, ekonomicznym, albo się nie opanujemy, no i w tym momencie przyroda zrobi porządek z nami, bo jak zawali się podstawa piramidy na czubku, której jesteśmy, no to nie ma dla nas ratunku. Kosmos na zewnątrz, Księżyc, Mars i tak dalej są niegościnne i nie ewakuujemy się tam. Czyli, żeby to zrobić, musimy pamiętać, dekarbonizacja, czyli redukcja wszelkich emisji CO2. Dekarbonizacja to nie jest odejście od węgla. To jest odejście od wszelkich emisji CO2. Z paliw kopalnych, ale także z głupiego użycia biomasy. Prawda? Kiedyś myśleliśmy, że biopaliwa rozwiążą problem na przykład energii. Teraz wiemy, że biopaliwa nie rozwiążą problemu energii, bo prowadzą do wylesiania. No i druga rzecz, którą musimy zrobić, to musimy utrzymać tą produktywność natury, żeby ona produkowała nam żywność, która nam jest potrzebna do życia, nam i wszystkim pod nami. I zasadniczym problemem, który nam przeszkadza w tych dwóch czynnikach, to jest kiepskie rozumienie tych dwóch zagrożeń i ekościema, tak zwana. Produkuje się mnóstwo produktów i reklamuje je jako ekologiczne, prawda? Wszyscy mówią, będę kupował ekologiczne produkty i będzie dobrze. My nie wiemy, czy one są ekologiczne, czy nie, dopóki nie uwzględnimy tych dwóch podstawowych czynników. I zapewniam Państwa, że duża część tak zwanych produktów ekologicznych tych dwóch czynników nie uwzględnia. Druga rzecz, my się czasami oszukujemy. Zielony rozwój, błękitne paliwo, demokracja energetyczna. To są wszystko ważne słowa, natomiast jeżeli one nie prowadzą do jednego bądź drugiego, to nie prowadzą nas lepszą przyszłość. Na przykład nie wiem, czy Państwo wiedzą, co jest najważniejszym tak zwanym źródłem energii odnawialnej w cudzysłowie w takim pięknym kraju, jakim jest Dania, który jest dla nas przykładem działania ekologicznego. Otóż, proszę Państwa, 48% tej energii to jest pelet i biomasa, w dużej mierze importowana z krajów bałtyckich i Ameryki, bo nazwaliśmy wycinanie lasów i drewna paliwem odnawialnym. Nasze współspalanie, prawda, w elektrowniach pozwoliło nam spełnić, w cudzysłowie, wymagania emisyjności Unii Europejskiej. Prawo źle ustanowiliśmy. W związku z tym, to co jest strasznie ważne, i jeżeli mamy zadbać o naszą przyszłość, musimy pamiętać o tych dwóch rzeczach. I nie dać się nabrać na ekościemę, czy to polityków, czy to sprzedawców, czy nawet to, co sobie czasem wmawiamy, że nasze zachowanie jest ekologiczne. Jeżeli my, proszę Państwa, wycinamy las na działce, jeżeli my zubożamy bioróżnorodność w naszych ogródkach, czy na naszych polach, czy w okolicach, niestety bierzemy udział w tej ekościemie. Także moje przesłanie do Państwa jest takie, żeby pamiętać o tych dwóch podstawowych rzeczach, wymagać tego od siebie i wymagać tego od wszystkich, którzy nami rządzą, na każdym możliwym szczeblu. Bardzo dziękuję za uwagę. Myślę, że wygramy z tym kryzysem, ale musimy się zmienić. Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom festiwalu Wibracje
za cierpliwość i mam nadzieję za uwagę, że wysłuchali tej przestrogi. Ale teraz chciałbym Państwu zapoznać z rzeczami, gdzie można się dowiedzieć więcej, gdzie można sprawdzić, co dzieje się z klimatem. I chciałem jeszcze pochwalić się tym, co my w Instytucie Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego robimy, żeby lepiej zrozumieć te zmiany klimatyczne. Więc chciałem Państwu zachęcić do strony, którą razem z grupą przyjaciół prowadzimy od lat. Strona nazywa się Nauka o klimacie i tam jest bardzo dużo. Bo tam można na przykład znaleźć podstawowe informacje o klimacie, tak? Klikamy zacznij tutaj i są takie najważniejsze artykuły, które opisują, jak działa to globalne ocieplenie, dlaczego klimat się zmienia. Z grubsza to, o czym mówiłem w tym wykładzie. Więcej szczegółów znajdą Państwo w różnych artykułach dalej. Jest o historii tego, co wiemy o klimacie. Można znaleźć źródła informacji o klimacie. I tutaj, gdyby Państwo byli zainteresowani, żeby sprawdzać pewne rzeczy na żywo, różne informacje o tym, jak zmienia się temperatura, jak mierzymy różne rzeczy, co się w ogóle nowego zmienia, podpięliśmy dla Państwa mnóstwo stron z wiarygodnych instytucji, które zajmują się tym klimatem, prawda? Państwo widzą NASA, Państwo widzą amerykańską agencję atmosferyczną, Państwo widzą taki siostrzany portal, który prowadzi rozmowy z różnymi naukowcami z całego świata, którzy zajmują się klimatem, ale także mają Państwo całą serię różnego rodzaju bardziej szczegółowych odnośników. Jak chcą Państwo zobaczyć temperatury na globie, czy w różnych jego regionach, czy w różnych przedstawieniach, to proszę zobaczyć, tutaj mają Państwo bardzo dużo różnych odnośników. Jeżeli Państwo chcą zobaczyć, jak zmieniają się koncentracje różnych gazów cieplarnianych, jak rozkładają się w atmosferze, czy w jaki sposób rośnie to tak zwane wymuszenie radiacyjne, czyli zmiana tej nierównowagi radiacyjnej, o której mówiliśmy, promieniowania, tej nierównowagi energetycznej, proszę bardzo, mają Państwo tutaj. Dalej mogą Państwo znaleźć informacje o tym, ile emitują różne kraje, różne gałęzie przemysłu, ile jest pochłaniane przez lasy, co się dzieje z dwutlenkiem węgla i innymi gazami cieplarnianymi. Mają Państwo informacje o aktywności słonecznej. Mają Państwo informacje o historycznych rekonstrukcjach klimatu. Mają Państwo informacje o poziomie morza, z pomiarów satelitarnych, z pomiarów przy brzegu. Mają Państwo informacje o lodzie w Arktyce czy na Antarktydzie. To wszystko to nie jest informacja, którą my zbieramy jako Nauka o klimacie, ale zrobiliśmy ten zbiór linków, żeby Państwo mieli pełną informację na temat i mogli sprawdzać nas. Bo nauka działa w ten sposób, że najważniejsze jest sprawdzanie siebie nawzajem, a także sprawdzanie tego, co mówią naukowcy przez światłych obywateli. Sprawdzanie nie polega na podawaniu plotek, tylko na dotarciu do właściwych danych i zadawaniu właściwych pytań. I druga rzecz, na którą chciałem Państwu zwrócić uwagę, tutaj są aktualne dane o klimacie, o modelach klimatycznych, wszystko mogą Państwo znaleźć, ale chciałem też Państwa odesłać na stronę naszego Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jesteśmy fragmentem Wydziału Fizyki. Uczymy fizyków w Instytucie Geofizyki, którzy aplikują fizykę do rozumienia procesów, które zachodzą w atmosferze, w oceanie i na powierzchni Ziemi. Jak widać, latamy dronami, prowadzimy studia, prowadzimy badania, wszystko można tutaj sobie obejrzeć. Mamy też na dachu mnóstwo różnych przyrządów meteorologicznych i nie tylko meteorologicznych, związanych z pomiarami atmosferycznymi. Tutaj jest obrazek tego miejsca na dachu. Sprzed kilku lat w tej chwili mamy więcej przyrządów. I teraz może za chwilkę wyjdziemy razem wszyscy na dach i wszyscy z Państwem obejrzymy, w jaki sposób prowadzimy pomiary, na podstawie których można rekonstruować klimat, mierzyć ten bilans energii, patrzeć, jak różnego rodzaju procesy zachodzące w atmosferze wpływają na to, co się zmienia wokół nas. Proszę zobaczyć,
za mną, przede mną i obok jest mnóstwo różnych przyrządów pomiarowych, których pewnie Państwo nie znają. Znajdujemy się na dachu budynku Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, którego częścią jest nasz Instytut Geofizyki i tutaj na naszej platformie pomiarowej mamy przyrządy dwóch różnych laboratoriów, które mierzą różnego rodzaju rzeczy, które zachodzą w atmosferze. To jest laboratorium transferu radiacyjnego, który mówi o przenikaniu energii przez atmosferę i laboratorium pomiarów zdalnych, czyli laboratorium, które wykorzystuje różne przyrządy, które mierzą nie tylko na miejscu, ale różnymi ciekawymi metodami potrafią profilować atmosferę czy skanować to, co dzieje się wokół. Zacznijmy od prostego przyrządu. Może on nie jest taki prosty, ale wszyscy powinni wiedzieć, do czego on służy. On się nazywa deszczomierz, prawda? Wszyscy wiemy, że deszczomierze to są takie garnki, do których wpada woda i potem mierzy się, ile wody spadło. Tymczasem ten przyrząd ma tutaj laser, a tutaj odbiornik i mierzy kropelki, które przez promień lasera opadają niżej. Także mamy nie tylko informację o ilości opadu, ale mamy także informację o rozmiarze kropelek. Teraz kilka dalszych przyrządów. Ja może opowiem o tym, co stoi za mną. I w tej chwili podejdziemy tutaj do przyrządu, który wygląda w sposób bardzo skomplikowany i jest bardzo skomplikowanym przyrządem. Jest jednym z najdroższych przyrządów, które mamy w tej chwili. To jest tak zwany lidar doplerowski, który wiązką lasera omiata atmosferę wokół nas w postaci takiego stożka i mierzy malutkie cząstki aerozolu atmosferycznego i mierzy też, proszę Państwa, prędkość wiatru, a nawet fluktuację tej prędkości wiatru. Kolejnym przyrządem, który reaguje na ilość zanieczyszczeń w atmosferze i przejrzystość atmosfery, jest coś, co tutaj stoi i wygląda bardzo niepozornie. Natomiast jest to przyrząd, który ma pewną specjalną cechę. On jest w sieci pomiarów Amerykańskiej Agencji Kosmicznej NASA i mnóstwo takich przyrządów na globie mierzy pomiary, mierzy atmosferę i mierzy, ile cząstek aerozolu jest na różnych wysokościach w atmosferze i jak ta atmosfera przepuszcza promieniowanie słoneczne. Jak już mówimy o przyrządach, które mierzą promieniowanie słoneczne, to teraz musimy zmienić ujęcie. To są przyrządy, które mierzą ilość energii promieniowania słonecznego, które dociera do powierzchni Ziemi, tak zwany piranometr, a także specjalny przyrząd, który mierzy nie tylko ilość energii, która dociera bezpośrednio od Słońca, ale Państwo widzą, on ma takie ramię, które czasami zasłania czujnik, a czasami nie. W tej chwili jak zasłania czujnik od Słońca i odsłania i mierzy wtedy ilość energii, która bezpośrednio od Słońca dociera do czujnika, jeżeli czujnik jest odsłonięty, albo ile energii rozproszonej w atmosferze przez chmury, przez cząstki aerozolu dociera do tego przyrządu. Tutaj mamy dwa kolejne przyrządy, które mierzą promieniowanie słoneczne i one umieszczone są na urządzeniu, które nazywa się Sun Tracker i które śledzi Słońce, prawda? Te kule, które mamy tutaj, tutaj jest w tej chwili przyrząd w remoncie, drugi przyrząd jest z drugiej strony, zasłaniają Słońce i mierzy przyrząd ilość promieniowania, które właśnie jest rozproszone. Natomiast drugi przyrząd, który jest tutaj z boku, to jest specjalny fotometr słoneczny, który w 256 różnych kolorach, różnych długościach fali mierzy promieniowanie, które dociera do przyrządu. Tutaj mamy przyrządy, które też służą do pomiaru promieniowania, znowu promieniowanie słoneczne i z tyłu bardzo niepozorny przyrząd, którego prawie nie widać, ale który mierzy tą ilość energii, która odpowiada za efekt cieplarniany, czyli to jest ta energia, która od atmosfery, ciepłej atmosfery,
dociera do powierzchni Ziemi i dodatkowo ogrzewa powierzchnię naszej planety. To jest tak zwany pyranometr, czyli przyrząd, który mierzy promieniowanie słoneczne, i drugi pyrgeometr, czyli ten, który mierzy promieniowanie podczerwone. Dalej za nami, proszę Państwa, stoją dwie stacje meteorologiczne. Jedna automatyczna, typowa stacja, jaką możemy kupić i możemy znaleźć w różnych profesjonalnych zastosowaniach. To jest stacja firmy Vaisala. I druga stacja, która składa się z dwóch różnych czujników. Jeden z tych czujników to Państwo czasami mogą zobaczyć, jak Państwo oglądają skoki narciarskie. Bo tam wzdłuż ze skoku stoją takie czujniki, które służą do tego, żeby liczyć poprawkę, punkty, prawda, za to, czy narciarze lecą z wiatrem, czy pod wiatr. To jest ten taki przyrząd, który jest na samej górze i on mierzy prędkość wiatru i wszystkie składowe, poziomą, pionową i tak dalej, 32 razy na sekundę. A obok on mierzy też temperaturę. A obok jest drugi przyrząd, który mierzy wilgotność powietrza równie szybko. Więc mamy informacje o bardzo drobnych i bardzo lokalnych fluktuacjach prędkości wiatru, temperatury i wilgotności powietrza, które pozwalają nam obliczyć, w jaki sposób woda paruje z powierzchni Ziemi wokół nas, w jaki sposób powierzchnia Ziemi wymienia energię, podgrzewa ciepło, podgrzewa atmosferę bądź chłodzi atmosferę. I ostatni przyrząd, o którym chciałem opowiedzieć, to jest ten przyrząd. To jest przyrząd, który mierzy, ile pary wodnej jest w atmosferze. Pary wodnej i wody. Jak Państwo wiedzą, para wodna to jest ten najważniejszy gaz cieplarniany, ale para wodna także kondensuje w postaci chmur, stąd bierze się opad. I to jest przyrząd, który w mikrofalach, czyli długościach fali trochę podobnych do tej, jakie mamy mikrofalówce, którą służy do podgrzewania wody, prawda? Tak naprawdę służy do podgrzewania potraw, ale podgrzewania wody. Natomiast tutaj te same długości fali są użyte po to, żeby zmierzyć ilość wody, która jest w słupie atmosfery od powierzchni Ziemi aż do górnej granicy. Więc to jest nasz zestaw podstawowych przyrządów. Oprócz tego zasysamy stąd powietrze do laboratoriów niżej, gdzie mierzymy różne drobinki aerozolu. I te pyły, o których słyszymy, PM10, PM2,5 i różne aerozole. Mamy jeszcze drugi lidar, który potrafi zmierzyć na przykład pył pustynny znad Sahary, czy pył wulkaniczny znad Islandii, gdy nadciąga nad Warszawę, albo kiedy pylą drzewa, czy pyli rzepak na polach wokół miasta. My to wszystko widzimy w atmosferze. I te badania, które robimy, są po obróbce wpuszczane do różnych międzynarodowych baz danych i używane nie tylko przez nas, ale przez badaczy na całym świecie. Także gdyby Państwo chcieli kiedyś obejrzeć sobie dane, które mamy, dane pomiarowe, proszę, zapraszam na stronę Instytutu Geofizyki i tam są także informacje o tym, w jakich bazach danych i do jakich ośrodków na całym świecie my te nasze dane pomiarowe wysyłamy. Także bardzo, bardzo się cieszę, że miałem okazję pokazać Państwu to, w jaki sposób pracujemy i dowiadujemy się o atmosferze. I życzę bardzo udanego festiwalu. Zapraszam nie tylko na mój wykład. Festiwal będzie jak co roku bardzo ciekawy i bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie. To jest dla mnie przyjemność, że mogę być z Państwem, chociaż w ten zdalny sposób. Bardzo Państwu dziękuję.